Pan prezydent jest pod opiekę pana prezydenta, a ja pana ambasadora. I mówimy, kto jak ma blisko do... Pan prezydent ma trochę forów, ponieważ od córki w domu może parę lat jednak tam zebrać i już troszeczkę łatwiej. No ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Uwaga! Stać! I ruszamy. Dycha z głowy. Druga dycha już też i już trzecia. 150 do mety już jest u pana ambasadora. A ile jest u pana Rafała? 120, 110. O, 110 do 120. 10 tak. metrów różnicy. Jeszcze dłuższe pociągnięcie. Dłuższe, dłuższe. 100 jest, tak? Tylko już. Jedna z głowy. Zobaczymy, tam będzie druga. Tam już jest 45. Oj, chyba. Chyba jednak pan Rafał, ale pan ambasador jeszcze do końca, walczy, powoli 50 zostało. Prezydenta. Jest. Jest meta 30. Jeszcze 30 metrów. I jeszcze 25. Brawa, brawa, brawa! Brawo, 9, 5, 3 i jest! Brawo! Gratulacje, czas pana ambasadora, 50. Sekund i 30, a pana Rafała? 37,6. To tak jak zawodowiec. 37,2. Kochani, to już są naprawdę zawodowcy. Zapraszam do odpoczynku chwilowego. I ruszyli. No zobaczmy. Tak. 180. 173. 165. 150. 145. 140. 130. 121. Na razie wiceprezydent idzie na wygraną. 9,8. 70. 60. 50. 40 i 25. 40. 39. 20. Finish. 17. Mamy finish. 9. 4. Koniec. 32 sekundy. Panowie otrzymują dyplomy, puchary oraz nagrody finansowe ufundowane przez prezydenta miasta. I prosimy, proszę, proszę bardzo, tak, prosimy o wręczenie, panie dyrektorze, prosimy o wręczenie, pan promotor pośrednik wręczy pamiątkowe medale również, tak, miejsce czwarte, pan Robin Barrett, brawo panie ambasadorze, wspaniała postawa, miejsce trzecie, pan dyrektor wręczy, albo pan ambasador wręczy panu prezydentowi. Miejsce trzecie pan Rafał Bruski. Brawo. Tak jest. Miejsce drugie pan Ryszard Stadniuk, prezes PZTW. I miejsce pierwsze Sebastian Chmara, wiceprezydent Bydgoszczy. No tutaj pokazał się wielką, wielką klasą. Dzień dobry Państwu. Jestem bardzo zadowolony być tutaj po raz kolejny. Ja myślę, że dzisiaj mieliśmy po raz kolejny wspaniała konferencja, dobra pogoda, dobre piwo i naprawdę wspaniała konferencja. Gratuluję Bydgoszcz, gratuluję organizatorom za te wspaniałe imprezy i ja myślę, że w następnym roku będziemy razem po raz kolejny, żeby celebrować tutaj obok ludzi. Dziękuję bardzo. Nagrody pan prezydent Rafał Bruski. Brawo. Gratulujemy Beata i Karolina szczególnie tego medalu olimpijskiego. Tak, brawo, tutaj dziewczyny już wiedzą, jak się ustawiać do fotografii, już przećwiczymy to blondynie. Prosimy o wręczenie nagród pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Romana Jasikiewicza, tu zapraszamy na scenę. Zapraszamy pana Romana tutaj do nas jako przewodniczącego Rady Miasta o wręczenie nagród dla tego, że trzy osady zmieściły się, można powiedzieć, w trzech sekundach.
James Strawson, Joel Jennings, Dan Rick Standing, Josh Pendry, Jim Houghton, Peter Marshland, Toby Garnett, Henry Pelly, Edward Randolph. To jest skład ósemki Cambridge i to jest puchar od pana prezydenta miasta zwycięskiej osady. A wręcza pan Sebastian Mara i pan Robin Barek. Thomas Hilton, Anthony Desborough Ward, Arthur Ashotovich Samsonov, David Hopper, Michael Munke, Julian Bab Humphreys, Vuk Matovic, Veselin Savic, Sasha Minic. Muszę przyznać, że narobiliście nam trochę apetytu po tym pierwszym biegu. Potencjalna gatranda wyszła na jaw, ale wiem, że osada jest odwodzona w znacznym stopniu, więc czeka was rok wytężonej pracy. A patrząc na wyniki biegłej wyślarskiej rywalizacji między WSG i UKW, z statystycznego punktu widzenia w przyszłym roku wygrywacie. Gratuluję. Ryszard Dableski, Szymon Kuczkowski, Wiosław Ziętalski, Łukasz Siemion, Piotr Majewski, Jerzy Kowalski, Miłosz Bernatajtis, ale nie znam Sternika, bo Sternik to na pewno nie była Paulina Górska. Cezary Gościński.